Witam Was, moi drodzy. W roku 2019 i oby ten rok, który nastał, był lepszy dla kategorii sprzętu komputerowego, ponieważ miniony nie okazał się dla nas zbyt łaskawy, zarówno dla konsumentów, jak i dla testerów, dla dziennikarzy. Skończyliśmy go z dużym zawodem, no i życzyłbym sobie, jak i Wam, tego, żeby ten rok, który nastał, był po prostu lepszy od minionego. A jeśli chodzi o życie prywatne i służbowe każdego z Was, to na pewno życzę Wam wszystkiego najlepszego. A teraz możemy przejść do clou programowego, czyli do prezentacji zestawów komputerowych na styczeń roku 2019. Postarałem się o szybką aktualizację, bo są ku temu pewne przesłanki, o których piszę dokładnie w tym miejscu. Styczeń otwieramy pozytywnymi informacjami, to są dopłaty do Radeonów, które możecie kojarzyć poprzez promocje, te ceny w okolicach 700 zł, 800 to właśnie są te, powiedzmy, dopłaty, no i przeceny GeForce GTX 1070, który prawdopodobnie robi miejsce RTX-owi 2060. To wszystko dzieje się na naszych oczach i te zmiany, które zaszły już w grudniu, powiedzmy, że w drugiej połowie grudnia, wpłynęły na zestawy styczniowe. No i są to na pewno dobre informacje dla wszystkich konsumentów, jak już zdążyłem zaznaczyć. A więc, zestawy od 1000 do 2100 zł nie zmieniły kształtu i prawdopodobnie daruję sobie ich omówienie, z tego względu, że większość z nich omawiałem już w grudniu czy też w listopadzie. Te zestawy nie zmieniły swojego kształtu. Praktycznie wszystkie komponenty są takie same jak w poprzednich miesiącach, gdzie prezentowałem oczywiście wszystkie te konfiguracje. Natomiast zwrócę uwagę tylko na jeden setup. Jest to setup za 2100 zł, Athlon 200G i GTX 1050 Ti. W tej kwocie można byłoby się pokusić o na przykład konfigurację, przynajmniej jeszcze 2 tygodnie temu, z Radeonem RX 570. Natomiast już ten RX 570 w XCOMie kosztuje ponad 800 zł. No i niestety ciężko będzie wcisnąć go zamiast GTX-a 1050 Ti. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że i tak obie te karty będą w jakiś sposób blokowane przez Athlona 200G, nawet podkręconego, aczkolwiek jeżeli ktoś ma do wyboru lepszą kartę graficzną w tej samej cenie, to nie zastanawia się dłużej, tylko po prostu ją kupuje, ale w tym momencie ona zniknęła z XCOMu i ciężko będzie wyhaczyć właśnie w tym sklepie Radeona w tak atrakcyjnej cenie zakupu. Dotyczy to modelu z 4GB VRAM-em. Taką konfigurację więc polecam, aczkolwiek sugeruję jednak dopłatę tych 200 zł do konfiguracji za 2300 zł, bo tu mamy już lepszy procesor z Radeonem RX 570 wyposażonym w 8GB VRAM, a jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja, którą warto się zainteresować i która pozwoli Wam myśleć o naprawdę fajnym graniu w rozdzielczości Full HD, nie tylko w te mniej wymagające tytuły, ale te też, powiedzmy, z kategorii AAA, te najmocniejsze produkcje, najbardziej znane i najbardziej wymagające. Kolejny komputer kosztuje 2700 zł. Jest to znowu konfiguracja, która przeszła modyfikację procesora. Bo o ile już Radeona znacie, szczególnie z dopiskiem 570, pamięć także, są to dobre moduły HyperX Predator, które na większości płyt powinny wstawać z profilu XMP, no i do tego płyta MSI B450M Pro VDH, która, powiedzmy, zapewni stabilne działanie bez wykonywania overclockingu Ryzena 5600X. No właśnie, w zestawie za 2700 zł znalazł się 6-rdzeniowy i 12-wątkowy Ryzen 5600X, który niestety nie posiada coolera boksowego, a więc do niego dobrałem Spartana 3. Jako że nie rekomenduję podkręcania tego procesora na tej płycie głównej, uważam, że Spartan 3 bez dopisku Pro w zupełności wystarczy do działania z tym procesorem. Jeśli jednak chcecie zapewnić sobie wyższą kulturę pracy, jeszcze lepsze właściwości chłodzące, to zainwestujcie na przykład w Ferę, która kosztuje notabene chyba 3 dychy więcej od Spartana 3. To jest właśnie ta płyta główna, o której mówiłem, B450M Pro VDH za 335 zł, aczkolwiek za około 400 zł jest ciekawy model płyty Gigabyte'a, także na chipsecie B450, ale do niego jeszcze dojdę. Pozostała część konfiguracji: jest tutaj dysk twardy, zasilacz Silentium PZ oraz obudowa tej samej firmy, a koszt tego zestawu to 2700 zł. Nadszedł czas na jedną z najciekawszych konfiguracji za 3000 zł. Zobaczcie na
ten PC. Ryzen 5 2600 z boksowym coolerem, MSI B450A Pro, do tego 8 GB pamięci Predator, no i obudowa Armis AR3 i karta graficzna RX 570 Armor OC, wyposażony w 8 GB VRAM. Myślę, że jest to naprawdę fajna maszyna za te pieniądze, która w porównaniu z tym poprzednim PC-tem różni się jakby trzema szczegółami. Zasilaczem, obudową, a także SSD, bo w tym zestawie znalazł się jedynie Solid State Drive. Nie mamy dysku twardego, który jakby został zastąpiony tym cichym i szybkim nośnikiem danych. Warto przemyśleć dopłatę 300 zł po to, żeby uzyskać trochę szybszy procesor, a jednak inny sposób przechowywania danych. Dużo lepszy moim zdaniem. 3200 zł. Jest to kolejne rozszerzenie konfiguracji za 2700 zł. W tym wypadku proponuję albo GTX 1060 wyposażonego w 6 GB pamięci GDDR5 lub RX 580 Nitro Plus z 8 GB VRAM-em. A więc jest to znowu karta, która zapewnia trochę wyższą wydajność od RX 570, jakby kolejny poziom osiągów. Aczkolwiek pozostają Wam tutaj kwestie wyboru karty graficznej, bo niektórzy wolą jednak GeForce'a z racji grania w gry, które bardziej sprzyjają zielonym, a niektórzy jednak wybierą kartę czerwonych z racji tego, że jest to model szczególnie w nowych grach jednak nieco wydajniejszy od GeForce'a GTX 1060. W zestawie za 3,5 tysiąca złotych kolejny raz podnosimy poziom osiągów za sprawą RX 590, czyli nowej karty graficznej, którą prezentowałem w dwóch testach, w teście takiego komputera właśnie tutaj. Odpalając ten link przekonacie się, jak wygląda wydajność tego dokładnie zestawu komputerowego i myślę, że w kwocie 3,5 tysiąca złotych warto przemyśleć tę ofertę. Co prawda karta będzie głośna, aczkolwiek reszta zestawu naprawdę da sobie radę. 3,5 tysiąca złotych, zostawmy ten zestaw. Czas na konfigurację za 4 tysiące złotych i uwaga, szykuje się tu nam spektakularny powrót NVIDIA z GeForce'em GTX 1070. Mamy kartę graficzną o wyraźnie lepszym poziomie osiągów w porównaniu z RX 590, jakby AMD chyba było na to przygotowane, że w końcu NVIDIA, czy też producenci, vendorzy obniżą ceny kart z tych wyższych serii. Z GTX-em 1070 stało się to, co się stało. Na szczęście ta karta kosztuje już tylko 1649 zł. Jest to bardzo fajna wycena. Warto w tym momencie tą kartą się zainteresować, nawet w obliczu bliskiej premiery RTX 2060. Do tego mamy całkiem fajną płytę główną Gigabyte'a, czasowo niedostępną, aczkolwiek jest to kwestia kilku dni, na pewno natrafi znowu do sprzedaży, przynajmniej jeszcze kilka godzin temu ta płyta była dostępna, być może ona będzie nieco droższa, aczkolwiek warto się nią zainteresować w tej kwocie, jest to bardzo ciekawy wybór. Reszta z zestawu bez zmian, tak naprawdę nadal ma by te same pamięci operacyjne, ten sam procesor, no dokładam jeszcze trochę kasy do Fery 3 do chłodzenia, przy którym będzie można pomyśleć o podkręcaniu procesora Ryzen 5 2600. No dobrze, 4700 zł, dwie takie małe zmiany, a więc GTX 1070 zastępuje GTX 1070 z dopiskiem Ti w wersji Armor. Dokładamy do tego 300 zł. Część osób powie, że jest to ok, część nie. W końcu za 10% wyższych osiągów płacicie 300 więcej. To już pozostawiam waszej gestii, jak na to się zapatrujecie, ale na pewno warto dołożyć dodatkowy cache do 16-gigabajtowej pamięci operacyjnej. W tej właśnie kwocie otrzymujecie dostęp do takiej pojemności. No i zestaw za 4700 zł jest już historią. Czas na konfigurację za 5200, ostatnią już na procesorze AMD w tym zestawieniu. Jest to moim zdaniem bardzo fajna maszyna do grania w rozdzielczości 2560x1440 pikseli, czyli do 1440p. RTX 2070, czyli powiedzmy karta o wydajności zbliżonej do GTX 1080, zapewni Wam niezłe osiągi w tej rozdziałce. Dodatkowo wsparcie Ryzena 5 2600, który nie tylko przyda się w grach, ale także w działaniu wielowątkowym. Do tego płyta główna MSI B350 dostępna w tym momencie w sklepie z bardzo dobrą sekcją zasilania jak na układ B350. Poza tym obudowa Fantex Eclipse P350X, o której wiele już mówiłem w poprzednich zestawieniach, no i zasilacz z certyfikatem
80+ Gold. Tak to wygląda po stronie zestawu za 5200 zł. No i ostatnie trzy konfiguracje, które nie przeszły zbyt dużych modyfikacji w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Nadal mamy Intel Core i5 9600K, 9700K z konfiguracjami RTX 2070 i RTX 2080. Jedynie dopuściłem się takich małych modyfikacji płyty głównej czy też dysków SSD. Poza tym wszystko macie tak jak w zeszłym miesiącu. Moi drodzy, to wszystko w tych polecanych. Dajcie znać, jakie oceniacie. Zgłaszajcie ewentualne błędy, ewentualne wasze propozycje. Jestem otwarty na absolutnie wszelkie sprawy, wszelkie komentarze. Dziękuję wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym zestawieniu. Pa, pa, mówił Lipton.